Skoro jest dobrze, to drugi honorowy ambasador województwa podlaskiego bardzo słynie z uciętej riposty i uwag dla władz województwa podlaskiego, które zdecydowanie często korzystamy. Ale podobnie jak pan Marek Twardowski jest miłośnikiem kajaków. Nie jest to jednak sportowiec, ale inżynier. Człowiek zakochany w Podlaskim, w którym, jak sam twierdzi, znalazł swój azyl. Tutaj aktywnie wypoczywa, biegając na nartach, jeżdżąc rowerem i pływając kajaki. To osoba, która zaszczepiła podlaski pierwiastek w Norwegii, w Rosji i na Białorusi, gdzie nazwa zarządzanej przez niego firmy stała się synonimem polskiej wysokiej jakości. To nie tylko przedsiębiorca, ale również filar. Prezes firmy Uniben, ambasador Bielska Podlaskiego, a od dzisiaj również honorowy ambasador województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, honorowym ambasadorem województwa podlaskiego roku 2013 zostaje pan Jan Kurz. Dziękuję za ten, po pierwsze za tytuł, a po drugie za bardzo miłe słowa, jak usłyszałem od pana wojewody. Jak zadzwonił, proszę Państwa, do mnie pan marszałek Dworzański z informacją, to szedł podjawczy do mnie i mówi, że przecież pan nic nie wiedział. W ostatniej chwili, ale wiedziałem. Bo wiedziałem, że twórcy byli do tej pory. A to jest budowlaniec, przedsiębiorca, w dodatku z Małego Bielska Pomorskiego. Ale zrobiłem sobie takie dlaczego. I chcę, ja tak, pan Marek się chwalił troszeczkę, to ja dwa słowa również się pochwalę. Otóż Uniben nie tylko potrafił zbudować moja firma Operę w Białymstoku, Galeria Alfa, w Suwałkach, piękne obiekty, ale już na eksporcie wewnętrznym, jak my nazywamy, w Warszawie wybudowało się ponad 11 tysięcy mieszkań. Z tego w tej chwili czynny kolejnych 20 placów budów. Rzeczywiście jesteśmy już nie w czterech krajach, ale już w Niemczech. Jeszcze jest szansa, że wejdziemy z robotami do Szwecji. A tak się znów zastanawiałem, dlaczego to się stało. Może dlatego, słuchajcie, że jestem pracownikiem mojej małżonki. Jako że główny akcjonariusz Unibenu jest żona i trzeba się bardzo starać, że raczej nie wybierze mnie ponownie na kolejną. Dziękuję za to.